chciałem z Państwem się spotkać, bo w Grudziądzu cały czas mamy problem z tak zwanymi pokazami. Są to spotkania organizowane w różnych lokalach, na które zapraszani są najczęściej seniorzy. Te pokazy często są łączone z bezpłatnymi badaniami słuchu. Natomiast bardzo często są to zwykłe spektakle, na którym sprzedaje się ludziom różne rzeczy o zawyżonej wartości. Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbytnio emocjonalnie, ale od kilku dni nie mogę przestać myśleć o starszym panu, który przyszedł do mnie, który był właśnie na takim pokazie w jednym z grudziąskich lokali. No i wrócił do domu z różnymi przedmiotami, między innymi z odkurzaczem, między innymi z jakimiś tam ozonatorami. Żona zapytała go, gdzie byłeś? Odpowiedział, że na pokazie. Skąd to masz? No dali mi. Podpisałeś coś? Podpisałem. Co podpisałeś? Nie wiem. Masz jakieś dokumenty? Nie mam nic. Wiem tylko, że coś podpisałem i powiedzieli mi, że to jest warte, co dostałem, 60 tysięcy złotych. Pan przyszedł do mnie, do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, roztrzęsiony. Mówił, że nie śpi od kilku dni, dlatego że on nie wie, z kim zawarł umowę, on nie wie, jaka to jest firma, on nie wie, czy zostanie na niego zaciągnięty kredyt i generalnie nie wie, co ma w tej sprawie zrobić. Obdzwoniłem przy obecności tego pana trzy banki, szukając jakiegoś punktu zaczepienia, gdzie mógł być zaciągnięty kredyt. Odzwoniłem różne firmy, które takie pokazy organizują. No niestety do tej pory nie udało mi się trafić na tę firmę. Szukamy tej firmy. Więc ja chciałem zaapelować do mieszkańców Grudziądza, żeby z dużą ostrożnością i daleko idącym sceptycyzmem podchodzili do takich pokazów. Najlepiej jest nie chodzić na takie pokazy, bo często można zawrzeć na nich umowy skrajnie niekorzystne, od których bardzo jest trudno odstąpić. Chciałbym też poprosić, tak, gorąco poprosić właścicieli hoteli, właścicieli lokali, w których takie pokazy się odbywają. Oczywiście jest swoboda działalności gospodarczej, to jest wartość nadrzędna, ale prosiłbym, aby kadra zarządzająca czy właściciele takich lokali zastanowili się, komu wynajmują lokale na takie pokazy i czy warto. Można bardzo łatwo sprawdzić te firmy. Wystarczy wpisać w Google nazwę firmy, która wynajmuje lokal i wyświetlają się opinie na temat takich firm. Niestety takie pokazy często kończą się dla ludzi tragicznie. Co można zrobić w tej sprawie? W sprawie tego dziadka? W sprawie tego dziadka musimy przede wszystkim ustalić, z kim zawarł umowę. A w jakim lokalu to było? No to było w jednym z grudziąckich hoteli. Nie będę tutaj podawał nazwy tego hotelu. Jestem w kontakcie z kadrą zarządzającą tego hotelu i jest współpraca ze strony tego hotelu. Udało się ustalić nazwę tej firmy.